Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną rękawica Prostafa, która jest zapakowana w taką dziwną folię. Mnóstwo znaczków kolorowo, fajnie, ale no to chyba tragedia. No, zwykła folióweczka, reklamóweczka, bez wyuzdania, ze zdjęciem rękawicy i tutaj z niby jakimś idealnym tornadem, nie wiem, nie mam pojęcia. O, tu nawet jest po polsku. Rękawica do mycia auta z mikrofibry. Wchłania dużo wody. Zgadza się. Miękka i delikatna. Nie rysuje lakieru. O, też tak. Pranie, suszanie w temperaturze 60 stopni. Nie chlorować. No właśnie, można prać w pralce automatycznie. O czym jest mocna. To fakt. Nie używać środków zmiękczających. Nie prasować. Grubość 40 ml, długość 295 mm. Szerokość 210 mm. Właśnie, ona jest taka kurczę trochę kwadratowa. Dobra, importera nie będziemy czytać. Co do samej rękawicy. Ściągacz trzyma jak głupi, musi trzymać. Z tego względu, że rękawica jest mega ciężka. Naprawdę łapie taką ilość wody, że to jest masakra. Teraz tak, w środku ona ma jakieś takie dziwne wypełnienie sztuczne, które jest drażniące, nie jest w ogóle miłe, nie jest przyjemne. To tak jakbyś łapę, ty masz zapewne rękę. Jakbym rękę włożył, kurczę, jakby to opisać, w coś takiego sztucznego, twardego, jak w dechę można powiedzieć, że zero przyjemności w środku, naprawdę. Później jak ta woda tam wejdzie, też takie zero przyjemności, jeżeli chodzi o wnętrze rękawicy, nie sprawia przyjemności. I teraz tak, ja nie mam dużej dłoni, naprawdę nie mam dużej dłoni i powiem ci szczerze, że ta rękawica tak naprawdę tu już mi się kończy, w tym miejscu, tu. I muszę przyginać palce, że tak powiem, rozszerzać na maksa. Tu ma podziałek na paluchy, fajna sprawa, ale dla mnie jest za mała, za krótka. Szerokość, ok, żeby ona była kurczę troszeczkę dłuższa, dla mnie jest za krótka. Ściągacz trzyma idealnie i teraz tak. Wyczesywanie. Ona jest mega, kurczę, gęsta. Naprawdę. Jakby ci to pokazać. Zobacz. Tu jest no po prostu futra jest naprawdę dużo i po zamoczeniu w wodzie chłonie niesamowitą ilość wody. Robi się mega ciężka. Ja osobiście tak naprawdę za tą rękawicą nie przepadam. Ona kosztuje 30 zł. Nie jest droga, ale przez to, że jest mega ciężka i taka nieporęczna, taka kwadratowa, nie czuję jej. Nie czuję jej ze względu na to wypełnienie, które jest sztywne. Przez to, że jest ciężka, ja zamiast... Bo niektóre rękawice mają to do siebie, że tak kurczę, one tak jakby się przyklejały do tego lakieru i sobie jej lecisz. Tu nie. Tu walczysz, żeby ten ciężar za mocno ci nie docisnął. Wypukuje się spoko. Wypukuje się spoko. Momencik, poczekaj, bo tu jest co robić. Tu, żeby tą rękawicę wyczesać, naprawdę trzeba się przyłożyć. Tu bez sprężonego powietrza to nawet nie podchodź. Nie no, żartowałem. Da radę i bez sprężonego powietrza. Masakra. Tu widzę już jakieś niedociągnięcia. Zobacz. No, wykonanie też średnie niestety. Bardzo mi. Oj, ten wóz będzie wychodził. No właśnie, 30 zł. Jak na Prostafa, nie postarali się. O. Tak na... Tak naprawdę, tak jak mówiłem, średnio jestem zadowolony z tej rękawicy ze względu na to, że jest ciężka i jak widać jakość wykonania, powiem to, dupy nie urywa. Niestety, ta gumka wygląda jakby była wzięta z bazarku. Sztywna, tu zdecydowanie za gruby jest ten przeszycie, które drażni tutaj rękę, co jest istotne. Nie, naprawdę bardzo taka... Kurczę, niemiła dla ręki rękawica. O, tak to może powiem. Ale wody chłonie dużo. O, tu kolejna nitka. Wody, zobacz. Zobacz, co tu się dzieje.
masakra. Wykonanie tej rękawicy niestety jest tandetne. No szkoda, kurczę, bo firma nie należy do jakichś, kurczę, tanich, podrzędnych firemek, tylko już jakiś czas na rynku jest i ma produkty całkiem przyzwoite. A tu chyba, że ja trafiłem na taki produkt. Tak czy tak, nie jest droga, 30 zł, ale też nie mamy rękawicy, która dla mnie daje frajdę z mycia i jest moim zdaniem wykonana średnio. Czyli jak rękawica za 30 zł. Dzięki za obejrzenie. Ja się będę z Tobą żegnał, a Ciebie zapraszam do dalszej części filmiku, jak kwadratowo myję się tą rękawicą. A może już przestanie? Nie, no cały czas wychodzi. To jest masakra. Szkoda. Także, tak jak widzisz, wykonanie rękawicy niestety nie jest z górnych lotów. O, tu już mamy pusty plac. Proszę bardzo. I czuję, że to będzie postępować. Tu już nie, tu ładnie zbite. O, tu już jest ok. Tu, gdzie znikły, że tak powiem, włosy z mikrofibry, mamy puściuteńko już. No, tandeta. Tandeta, wykonanie naprawdę niefajne. Rękawica kwadratowa. I do tego niesamowicie ciężka. Dzięki za obejrzenie. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!